Rynek krakowski w Krakowie oczywiście jest największym rynkiem w Polsce i Europie. Każdy z jego boków ma długość 200 metrów. Sztokholm był przez chwilę, dokładnie około rok, polskim miastem. Nie każdy wie, że w 1598 roku grupa 12 Polaków, którzy ocaleli z katastrofy morskiej, zdobyła szwedzką stolicę bez walki. Zegar na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ma 6 metrów średnicy, co czyni go drugim w Europie największym zegarem. Jest to też trzeci, najwyżej zawieszony zegar na świecie. Może was to zdziwić, ale miasto Radom ma większą powierzchnię niż stolica Francji Paryż. Różnica wynosi 13 km2, jednakże gęstość zaludnienia Radomia jest 10-krotnie mniejsza od zaludnienia Paryża. Polacy nie jeżdżą bezpiecznie. Statystyka mówi sama za siebie, z krajów Unii Europejskiej jesteśmy na 5. miejscu pod względem największej ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Przed nami jest tylko Rumunia, Bułgaria, Łotwa i Chorwacja. W Polsce można zobaczyć najdokładniejszy zegar na świecie. To tak zwany zegar pulsarowy, zamontowany w kościele Świętej Katarzyny w Gdańsku. Jest wielokrotnie dokładniejszy od zegarów atomowych. Najwęższy budynek mieszkalny na świecie znajduje się w Warszawie. To tak zwany dom Kereta na Woli, między blokiem przy ulicy Chłodnej 22 a kamienicą przy Żelaznej 74. Dom Kereta ma od 152 do zaledwie 92 cm szerokości. W Polsce żyje najcięższe zwierzę lądowe w Europie. Mowa o żubrze, majestatycznym przedstawicielu rodziny wołowatych. Samice osiągają masę od 320 do 640 kg, natomiast samce od 440 do 920 kg. Góry Świętokrzyskie nie imponują wysokością, ale wiekiem już tak. Razem z Sudetami są zaliczane do najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Naukowcy uważają, że ich wypiętrzenie miało miejsce 500 milionów lat temu. Najstarszym miastem w Polsce jest Kalisz, którego historia sięga co najmniej 1800 lat wstecz. Kanał Fashion TV stworzył Polak Michel Adam Lisowski. We Wrocławiu do 1998 roku działała nielegalna produkcja banknotów 100-dolarowych. Amerykańscy eksperci po ich analizie uznali, że są lepiej zrobione niż oryginalne. Pulp and Rock Festival, znany dawniej jako przystanek Woodstock, to największy otwarty festiwal w Europie. Najstarszym polskim drzewem nie jest dom Bartek, lecz cis henrykowski w Henrykowie Lubańskim. Staruszek liczy sobie ponad 1200 lat. Na terenie Polski znajduje się 419 zamków, jednak są w różnym stanie. Kilka to perełki, a większość niestety to ruiny. 13,74 promila, tyle alkoholu we krwi miał 40-letni mieszkaniec okolic Nowej Dęby na Podkarpaciu. Mężczyzna nieprzytomny leżał w rowie przy drodze krajowej numer 9. Choć to niewiarygodne, to 40-latek przeżył. Piwnica Świdnicka we Wrocławiu to jedna z najstarszych restauracji w Europie. Działa od 1273 roku. Polska jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. Pustynia Błędowska jest największym skupiskiem śródlądowych piasków lotnych w Europie. Z roku na rok zmniejsza swój obszar. Nie każdy o tym wie, ale jeszcze 100 lat temu występowały tam fatamorgany i burze piaskowe. Najstarsze kino w Polsce, Kino Pionier w Szczecinie, działa od 1909 roku. Jest trzecim najstarszym nieprzerwanie działającym kinem na świecie. Mazury są znane jako kraina tysiąca jezior. Trzeba jednak podkreślić, że ta nazwa nijak się ma do faktycznej liczby jezior, które znajdują się w granicach tego regionu. W rzeczywistości jest ich nie tysiąc, a ponad 2300. Pierwszą automatyczną kamerę filmową skonstruował Polak. Był nim Kazimierz Pruszyński, który w 1908 roku zbudował aeroskop, czyli pierwszą na świecie ręczną kamerę filmową napędzaną sprężonym powietrzem. Zamek w Malborku jest największym gotyckim zamkiem na świecie. I choć nie wznosili go Polacy, lecz Krzyżacy, w roku 1457 Kazimierz Jagiellończyk nabył go za 190 tysięcy florenów od Uluryka Czerwonki, który wszedł w posiadanie zamku jako zastaw pod niespłacone długi zakonu krzyżackiego. Dzisiejsza wartość sumy, za jaką Jagiellończyk kupił zamek, to w przybliżeniu 665 kg złota. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po USA ustawą tego rodzaju.
Czy wiecie, że Polska ma najdłuższą granicę z Republiką Czeską, która ma 796 km? Sam przyznam się szczerze, że myślałem, że z Niemcami, a mam trochę ponad 40 lat. A najkrótszą granicę natomiast mamy z Litwą, a jej długość to 104 km. Nazwa naszego kraju wzięła się prawdopodobnie od nazwy plemienia Polan. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa od XI wieku. Józef Piłsudski maskował wąsami braki w uzębieniu. W 1887 Piłsudski, przebywający w tym czasie w więzieniu w Irkucku, został uderzony kolbą karabinu przez strażnika i stracił dwa przednie zęby. Mimo że zarówno w latach 20. jak i 30. duże sumiaste wąsy były zdecydowanie niemodne, marszałek nosił je do końca życia. Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Został założony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Pierwszy uniwersytet w Europie powstał w Pradze 16 lat wcześniej, czyli w 1348 roku. Polak był jedynym gangsterem, którego bał się Al Capone. Amerykanin polskiego pochodzenia Henryk Wojciechowski początkowo współpracował z Alem Capone, jednakże ich losy się rozdzieliły, a Polak próbował zorganizować zamachy na najsłynniejszego amerykańskiego przestępcę w historii. Do 1989 roku Polska nie graniczyła z żadnym z krajów, z którymi dzisiaj graniczy. Co zaskakujące, wcale nie zmieniliśmy granic. Do 1989 roku graniczyliśmy ze Związkiem Radzieckim, Czechosłowacją i NRD. Firmę kosmetyczną Max Factor założył Polak. Choć znana marka kosmetyków kojarzy się z Ameryką, bowiem przedsiębiorstwo to należy w tej chwili do amerykańskiego koncernu Coty, to założycielem jest Maksymilian Faktorowicz, polsko-żydowski producent kosmetyków. Firmę Max Factor założył w 1872 roku. Polska miała na przestrzeni dziejów 5 stolic. Pierwsza to Gniezno, druga była w Krakowie, trzecia w Płocku, później w Poznaniu, a od 1609 roku w Warszawie i tak zostało do dzisiaj. Chociaż ogłoszono ją stolicą dopiero w 1918 roku, a formalny zapis o jej stołeczności pojawił się dopiero w 1952 roku. 9 Polaków otrzymało Nagrodę Nobla. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byłeś tutaj ze mną. Mój kanał nazywa się Spina, a to był film z playlisty Spina Rozkminia. Jeśli dobrze się bawiłeś oglądając ten film albo dowiedziałeś się czegoś nowego, zrób mi przysługę i polub ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, skomentuj i udostępnij swoim znajomym. To naprawdę pomoże mojemu kanałowi. A jeśli jest historia, którą chciałbyś zobaczyć lub dowiedzieć się więcej, oglądaj moje pozostałe filmy lub napisz w komentarzu, o czym zrobić kolejny film. Jeśli chciałbyś wesprzeć mój kanał, zapraszam na mojego Patronite'a, a za wsparcie bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj, do następnego razu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!